Dzisiaj dla odmiany zajmiemy się wężami. Ale żeby faktycznie była jakaś odmiana, zajmiemy się wężami stalowymi. Temat jest dość obszerny i wymaga poruszenia pewnych kwestii teoretycznych, dlatego nieco go podzielimy i nieco przyspieszymy tempo. Dzisiejsza część dotyczyć będzie węży stalowych ciśnieniowych. Opowiem o dwóch grupach węży metalowych, czym się charakteryzują, gdzie się je używa, jak są zbudowane i jak się je wytwarza. Następnie omówimy gotowe przewody stalowe i wszystko, co jest z tym związane, czyli montaż końcówek, testy zmęczeniowe, odkształceniowe czy też wytrzymałość ciśnieniową. No ciekawostka, gonić będzie ciekawostkę. No to zaczynamy. Węże metalowe dzielimy na węże metalowe ciśnieniowe i węże zwijane. Tubes oferuje i dostarcza ciśnieniowe węże metalowe w formie kompletnych przewodów, czyli węży z końcówkami. Gdzie się stosuje takie węże metalowe? Wszędzie tam, gdzie warunki pracy są zbyt ciężkie dla węży gumowych czy też tworzywowych. Stosowane są do cieczy i gazów we wszystkich dziedzinach przemysłu. Do wody i powietrza, pary, oleju, paliw, chemikaliów, gazu naturalnego LNG czy też sprężonych gazów technicznych. Jak wygląda konstrukcja typowego przewodu stalowego ciśnieniowego? Karbowana tuba węża o grubości blachy od 0,2 do 0,5 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Wzdłużny spaw tuby węża wykonany oczywiście przed karbowaniem. Aby zapewnić wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne, wąż posiada oprócz ścięgkich i bardzo wytrzymałych drutów ze stali nierdzewnej. Tulejki montażowe i końcówki, które łączone są z wężem najczęściej poprzez spawanie. Najważniejsze zalety węży ciśnieniowych. Odporność na starzenie materiałowe i niepalność. Szeroki zakres odporności temperaturowej. Elastyczność w niskich temperaturach. Wysokie ciśnienie robocze. Odporność na podciśnienie i próżnię. Nieprzepuszczalność dla penetrujących gazów i płynu. Wysoka odporność chemiczna i trwałe zamocowanie końców. Ale żeby nie było tak kolorowo, węże stalowe też mają swoje wady. Straty przepływu wynikające z karbowanej konstrukcji węża. W instalacjach dynamicznych żywotność węża jest ograniczona. Duża wrażliwość na błędną geometrycznie konfigurację węża, w szczególności powodującą jego skręcanie. Występują trzy podstawowe normy dotyczące ciśnieniowych węży metalowych ogólnego zastosowania i teraz króciutko o każdej z nich. Pierwsza z nich określa wymagania w zakresie projektowania, produkcji, testowania, montażu węży i kompletnych przewodów. Druga z norm dotyczy końcówek i złączy. Trzecia natomiast norma dotyczy wymagań dyrektywy ciśnieniowej. Czas na materiały, z których mogą być wykonane nasze przewody. Stal nierdzewna, najszerzej stosowana, dobra odporność korozyjna i temperaturowa. Stop miedzi, stosowany w szczególnych przypadkach, m.in. ze względu na dobre tłumienie drgań. Tutaj jednak musimy liczyć się z ograniczeniem temperaturowym do 230 stopni Celsjusza. Stop niklu, stosowany w szczególnych przypadkach, ze względu na bardzo wysoką odporność korozyjną, w szczególności dla chloru. Teraz jak to się dzieje, że z prostej, cienkościennej rury powstaje karbowany wąż i do czego tak naprawdę przyczyniają się te karby? Zacznijmy od częstotliwości i wysokości karbu. Im więcej karbów i im wyższe są, tym wzrasta odporność zmęczeniowa, elastyczność i giętkość kosztem odporności ciśnieniowej i wagi węża. Im grubszy materiał tuby, co za tym idzie karbów, wzrasta odporność ciśnieniowa i waga przy malejącej odporności zmęczeniowej, elastyczności i giętkości. Istnieją trzy metody wytwarzania tych węży. Formowanie mechaniczne, hydroformowanie i elastoformik. Pierwsza z nich jest najbardziej podstawową metodą. Formowanie odbywa się za pomocą wirujących głowic i odkształcenie zachodzi od zewnątrz do wewnątrz. Największym plusem tej metody jest duża prędkość produkcji. Wady? Utrata oleju stosowanego do produkcji. Występują różnice w kształcie i wielkości karb. Niesymetryczność karb. Brak możliwości wykonania kształtu omega. Do węży wykonanych tą metodą zaliczamy chociażby takie węże jak Metallica czy Metalflex. Elastyczne węże ze stali nierdzewnej, przeznaczone do przesyłania pod ciśnieniem cieczy i gazów, wody, pary wodnej, powietrza, gorącego oleju, chemikaliów. Współczynnik bezpieczeństwa tych węży wynosi 4 do 1. Mogą one pracować w warunkach wysokiej próżni. Polecamy je przede wszystkim do zastosowań statycznych w typowych warunkach pracy. Kolejna metoda, czyli hydroformowanie. Jest to niezawodna metoda produkcji, niewielkie tolerancje karbu, wyższe karby i większa elastyczność przy mniejszej ich ilości. Kontrola szwu wzdłużnego podczas formowania, mniejsze naprężenia w metalu, co za tym idzie wyższa odporność na korozję naprężeniową, brak oleju w procesie produkcji. Wady? Wolniejsza metoda produkcji i wykorzystanie jednego narzędzia tylko do jednego profilu produkcji. Do popularnych węży wykonanych tą metodą zaliczamy wąż
Parnor, czyli najwyższej jakości elastyczny i giętki wąż ze stali nierdzewnej w wersji z pojedynczym lub podwójnym gęstym oplotem o wysokiej wytrzymałości. Czy też wąż Parrap, który może się wyróżniać promieniem gięcia mniejszym o około 25% od węża Parrap. Równolegle karbowany o kształcie Fault Omega, polecany do wszelkich odpowiedzialnych zastosowań przemysłowych. Zastosowań dynamicznych, zapewnia bardzo wysoką elastyczność, niezawodność i długą żywotność nawet w trudnych warunkach pracy. Stosowany m.in. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetyce nuklearnej, budownictwie okrętowym, technice kriogenicznej, klimatyzacji czy przemyśle spożywczym. Ostatnia metoda, czyli elastoforming, jest to metoda bardzo zbliżona do hydroformowania z tą różnicą, że wodę zastąpiono tutaj elastomerem. I tym pozytywnym akcentem kończymy tą część i już teraz zapraszam do śledzenia naszego kanału, bo już niedługo pojawi się kolejny film, w którym skupimy się na wężach metalowych, ale z VR.